Łowimy ryby, jedziemy na ryby, wędkarstwo z Edkiem. Jestem dzisiaj na zbiorniku PZW Ujazd, staw rafineryjny. Będę dzisiaj testował podajniki z chińskiego sklepu. 15 zł, 3 podajniki plus foremka. Tutaj jaka to jest firma? Xingyongda. Będę dzisiaj też próbował pelecik Aller Aqua Primo 2 mm. Do tego będzie zanęta Sonu Bites Fishmeal Worm, taka ciemna zanęta, i zanęta Sonu Bites F1 Original. Tak to będzie dziś wyglądało. Ja wziąłem ze sobą pojemniczek. Mam ze sobą tak samo sito. Będę pokazywał, ile będę używał tej zanęty, ile do zanęty mi wyjdzie wody. Tak samo z peletem zrobimy. Wszystkie zanęty po kolei będę rozrabiał, będę pokazywał, ile wody mi poszło na daną ilość zanęty. Później zawsze można sobie to wykorzystać w innym razie, że dajemy sobie taką ilość samą zanęty, dajmy 300 ml zanęty i dajmy, że pójdzie 50 ml wody, ale na pewno chyba więcej pójdzie tej wody. I 300 ml i później już nie musimy się bać o to, tylko dolewamy po prostu tyle wody, ile mi dzisiaj wyjdzie i powinna zanęta być. Za chwilę robię zestawy właśnie z tymi podajnikami, będę je testował, czy się nie rozwalą czasem, bo one są tutaj na takich śrubach. I czy po prostu to nie wyleci, czy fajnie się będzie tym rzucało, czy ten ołów spod spodu, ciężar naszego podajnika nie odleci czasem przy rzucie, czy się nie rozwali to. I ten plastik, czy jest też trwały. Dobra, ja się zabieram za robienie zanęty, przygotowanie stanowiska, wszystko Wam będę pokazywał i za zrobienie wędek. A Was zapraszam do oglądania. Pierwszy raz robimy sobie zanętę F1 Sonu. Tutaj mamy równe 300 ml tej zanęty. Mam 150 ml wody. Można powiedzieć, że już dowilżyłem tą zanętę. Zostało mi 40 ml, czyli 110 ml już dodałem wody. Teraz następna zanęta. Wiadomo, później będziemy jeszcze domaczać. Teraz sobie rozrobimy zanętę Worm Fishmeal. Tak samo będzie 300 ml. Mamy 300 ml następnej zanęty Fishmeal Worm. Wsypujemy ją. Biorę 100 ml wody, teraz 110 ml mam. Dodaję od razu całość, powinno wszystko fajnie wchłonąć. Widzicie? Teraz już ta zanęta, którą zrobiłem tutaj Worm, jest grubo przemoczona. Tak, zanęta tutaj Sweet. 110 ml już weszło w nią i ona jest taka fajna, pulchna i ta i tak jeszcze będziemy musieli dodać do niej wody, a zanęta Worm niestety zrobiła się już zbyt mokra, ale zobaczymy, jak ją przesiejemy przez sito, zostawimy ją na chwilę, jak ona będzie do wędkowania. Tak chciałem sprawdzić, czy jedna i druga zanęta po prostu wchłonie tyle samo wody. Jeśli ta zanęta się już nie będzie nadawała do wędkowania, ja po prostu ją wyrzucę i zrobię sobie na nowo zanętę. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że sobie fajnie wchłonie wodę ta zanęta i będzie fajna do wędkowania. Była grubo przemoczona ta zanęta. Ale już widać, że naprawdę wchłania tą wodę.
i się robi fajna ta zanęta. Zostawimy ją chwilkę tutaj, niech się robi. Czyli w jednej i w drugiej zanęcie już mamy po 110 ml wody w 300 ml zanęty. Dobra, zasłonimy szmatką i teraz sobie zrobimy jeszcze pelecik Aller Aqua. W peleciku tak samo mamy 300 ml. I dodamy do niego 50 ml wody. I mamy 50 ml wody. Wlewam i mieszam. I zasłonimy sobie wszystko razem. Niech sobie wszystko dojdzie. A ja się biorę teraz za rozstawianie swojego stanowiska. Wędki już mam przyszykowane, teraz czas na zanętę. Tutaj do zanęty F1 trzeba jeszcze wody trochę dodać. Do zanęty Worm nie będę już dodawał wody, bo fajnie się klei i fajnie się kruszy. Teraz tylko przez sito jeszcze pelecik. Do peleciku dodamy trochę jeszcze wody, żeby lepiej się kleił. I zobaczymy, co to wyjdzie. Czyli w zanęcie Worm mamy 110 ml wody. Sami zobaczcie, jak powiększyła swoją objętość zanęta. Teraz w zanęcie F1 mamy 130 ml wody na 300 ml zanęty. Tak samo objętość swoją powiększyła. Można powiedzieć, że dwukrotnie praktycznie powiększyła swoją objętość. I pelecik też jest fajny, też się fajnie klei. Więc mamy tak. Zanęta Worm 300 ml zanęty, 110 ml wody. Zanęta F1 Sonu 300 ml zanęty, 130 ml wody i 300 ml peletu Aller Aqua Primo 2 mm i 60 ml wody. Jeden i drugi zestaw mam odmierzony na tyczkach 15 długości, między tyczkami 4 metry, czyli 60 metr. Jak sami dobrze wiecie, u mnie na filmach ja lubię łapać na 60 metrze. Na sam początek będę używał waftersów Marosa. Jest to skisłe masło, ananas, truskawka i pomarańcze. Zobaczymy, jak się te przynęty waftersy będą spisywać na samym początku. Przez około 1,5-2 godziny będę na nie tylko łapał. Jeśli się nie będzie nic działo, przejdę na inne, bo mam tego pełno. I tak, prawa wędka poleci Sweet. Prawa wędka poleci F1 Sonu Bajca, a lewa wędka poleci Worm. Jedna i druga wędka jest na 60 metrze, więc będę mógł stwierdzić, na którą zanętę lepiej będzie pobierała ta ryba. Dziś trafienie w punkt będzie trochę graniczyło z cudem, ze względu na to, że wieje wiatr. Sam podajnik, tutaj mam 50 i go zwiało. Na sam początek założę waftersa. Skisłe masło, to jest 8 czy 10? 10.
i lewa wędeczka. Już widzę, że ciasno wchodzi, bardzo ciasno, krętlik w podajnik. Ręka jest fajna, fajnie się dogniata, mięciutka jest. Dobra, teraz druga wędka. Pomarańcza z Marosa, ósemeczka. Ułożymy krętlik. Przyponiki mam na gumce. I zanęta jasna, czyli F1. No, można powiedzieć, że mam naciągnięty już jeden i drugi zestaw naprężony, więc czekamy teraz na branie. Tak sobie teraz myślę, przez ten deszcz, żeby teraz ino branie było. No i jest karpik taki malutki.
Dał bardzo silny wiatr. Teraz i tak nie wieje, chociaż czasami porywisty jest ten wiatr. Zanęta jedna i druga działa, można powiedzieć, tak samo, tylko na samym początku były te brania bardziej na zanętę warm, ciemną. Później przeszły te brania troszkę bardziej na zanętę jasną, ale i tak się wyrównuje wynik. Raz na tą wędkę rybka jakaś się da złowić. Próbowałem też na Peledaler Aqua, tak samo rybka jakaś wpadła. Nie patrzę, czy to jest maros, truskawka, skisłe masło, pomarańcza, czy ananas. Rybka fajnie pobiera. Cały czas łapię na tym 60 metrze. Nie próbuję bliżej dalej, bo rybka mi weszła. Podajniki tak samo spisują się. Można powiedzieć, że są podobne do jednej z firmy, ale nie znam komponentów tamtej firmy i tak samo tej, z jakiego plastiku są mi zrobione i z jakiego tworzywa, można tak to nazwać. Ale za 15 zł trzy podajniki plus foremka opłacało się kupić, tylko ten krętlik, który jest w podajniku, trzeba go wyciągać, bo jest szarpnięcie i zostawienie. Wtedy nie pobiera cały czas ta ryba, nie walczy, tylko złapie, przytnie się delikatnie i za chwilę się odpina. Ja na jednej wędce mam haczyk z zadziorem, mikrozadziorem, a na drugiej mam bezzadziorowy. Nie miałem żadnej spinki jeszcze. Nie miałem żadnej spinki. O, jest następne branie. I mamy rybkę. Tak jak sami widzicie, nie są to duże karpie. O, tyle co powiedziałem o spince i właśnie mam spink. Nie są to duże karpie. Max to chyba 1,5 kilo, może 1,7 kg. Więcej pewnie te karpie nie miały. Malutkie karpie zarybieniowe. Zobaczymy. Tutaj chyba miałem nawet Peledaler Aqua rzucony. I pomarańcza. Fajnie się dzisiaj wędkuje, naprawdę fajnie spisała się zanęta, tak samo jak i pelet i waftersy z marosa dziś. Nie mówię, że to jest killer na tą wodę, bo jakby nie było, trzeba przyjechać i testować troszkę więcej, nie tylko raz czy dwa razy i powiedzieć, że jest killer jakiś na wodzie. Są zanęty dobre, są zanęty niedobre, czasem zanęta dobra w ogóle nie skutkuje. Różnie z tymi zanętami jest. Ja dzisiaj postanowiłem, tak jak widzieliście sami, złapać na zanętę Sonu i na Peledaler Aqua. Nie udało mi się złapać żadnego leszcza, ani karasia, ani lina, a wiem dobrze, że są te ryby tutaj. Karaś ma teraz tarło. Zresztą jak obserwujecie moją stronę na Facebooku, ostatnio wrzucałem właśnie
z 1 maja tarło karasia i płoci. Bardzo fajnie, bardzo fajny to był widok. Jeśli nie widzieliście, zapraszam Was na moją stronę Wędkarstwo Zetkiem. Tam możecie sobie zobaczyć na wiele, wiele więcej rzeczy niż na YouTubie, bo nie każdą sesję, czy nie każdy... O, branie było na lewej wędce. Nie każde wędkowanie wrzucam po prostu na YouTube'a. Czasem mam chęć powędkowania, tylko zrobienie paru zdjęć i nie kamerowania. Ale to nie o tym. Fajnie się wędkuje na tę zanętę dzisiaj. Spisuje się ta zanęta, zresztą widzę po innych osobach, które siedzą też tutaj właśnie na tym stawie, po prawej, po lewej stronie. Nie widziałem, żeby ktoś miał branie. Może po prostu tam ryba nie żeruje. U mnie tak samo przez godzinę czasu nie żerowała po deszczu. Po deszczu ta rybka fajnie zaczęła współpracować, jeden, drugi kij. Czasem można powiedzieć, że dublet był, ale to wolałem złapać rybkę, wypuścić i drugą rybkę holować. I tak to jest. Łapię jeszcze chwilę, powędkuję jeszcze chwilę na tej wodzie. Zobaczymy, może akurat się uda coś innego złapać, bo podobno się jej siotry też tu ruszyły. Były złapane. Może akurat podejdzie do śmierdzącej zanęty worm. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Fajnie by było, jakby było jakieś urozmaicenie, czyli jakby wpadł jakiś karasz, czy lin, czy leszcz. Lina bym chciał złapać i za niedługo tak samo wybiorę się za złotym karasiem i za linem. Na moje ulubione łowisko, które się znajduje 140 km ode mnie, ale lubię tam jeździć. Jest naprawdę fajne łowisko, a jest to stary San Jurko. Każdemu polecam tam pojechać i powędkować, bo naprawdę fajne są tam ryby. Karpie, karasie, liny, jesiotry, szczupaki, sumy. Naprawdę idzie fajnie powędkować, w zależności na jaką metodę. No i mamy takiego łakomczuszka małego. Ten przynajmniej zdrowiutki. Ja będę kończył wędkowanie na ujeździe. Podajniki za 15 zł z fajną, miękką foremką. Fajnie się spisują, muszę kupić ich więcej, bo naprawdę po co przepłacać, jak można mieć coś tanio. Czyli podajniczki 30, 40, 50 gram. Ja dzisiaj używałem 50 i 40. Jedynie co, to bym dawał koralik za przedpodajnik, albo po prostu zmienił skrętlika na szybkozłączkę. Tyle na temat podajników. Zanęta Worm i zanęta Original F1 z Sonobites. Na samym początku więcej brań było na zanętę Worm, ciemną zanętę, po czym później na jasną zanętę nawet karpie brały z opadu. Przeszedł deszcz, przeszedł wiatr, przeszło słońce. Ja co chwilę się będę odwracał, bo wędkę mam jeszcze jedną zarzuconą. I tak jak wspomniałem, przeszedł deszcz, przeszedł wiatr, przeszło słońce. Dzisiaj naprawdę różnie z tym było. Czasem nie mogłem trafić w punkt na 60 metr, ale jedna i druga zanęta dała mi ryby. Nieduże, bo nieduże. Takie 1,5-kilogramowe karpie. Nawet nie wiem, ile ich było. I do tego miałem jeszcze pelet Aller Aqua, na które też się skusiły karpiki. I tak, do zanęty F1 poszło, na 300 ml zanęty poszło 130 ml wody. Bardzo fajna zanęta się zrobiła. Do zanęty Worm poszło od razu 110 ml wody i do końca łapałem cały czas na tą zanętę, delikatnie ją domaczając, tak samo jak F1. Nie trzeba było dużo domaczać. I do peleciku Aller Aqua 300 ml peletu dałem 60 ml wody. Teraz na moich filmach będziecie widzieć troszkę,
z innej perspektywy mieszanie zanęt, czyli będzie sito, będzie miarka, wszystko będę podawał, bo trochę tych zanęt jeszcze mam w domu, różnych zanęt: Federbite, MC Carp, Pan Ryba, Lorpio, Boland, Sonu, inne też mam Sonu, inne zanęty też mam Sonu. Ja dzisiaj fajnie powędkowałem, fajnie się moja taktyka spisała i za niedługo na pewno przyjadę tutaj na ujazd, ale już na inny staw, bo mamy staw Kiełbickiego, mamy rafineryjny, mamy zarośnięty i jest jeszcze jeden taki malutki. O, o właśnie. Jeszcze rybka, dobrze, że poluzowałem, dobrze, to przynajmniej słyszałem dźwięk, jak rybka wyjechała. I jeszcze na sam koniec taki karpik wziął, malutki, z rybką do wody. Jeszcze rybka wzięła, jak sami zobaczyliście. Ja się będę pakował, jadę do domu. A was zapraszam na kolejne produkcje, w których będzie dużo nowości i dużo innych też łowisk, bo też po komercji też zamierzam jeździć, więc ryby, ryby, jedziemy na ryby, wędkarstwo z Edkiem. Trzymajcie się, do następnej produkcji.